Meghan Markle nie przestaje być przedmiotem dyskusji publicznej w Wielkiej Brytanii. Spory w rodzinie królewskiej są coraz większym powodem do plotek. Odniósł się do nich nawet sam książę William. Meghan Markle od kilku lat daje brytyjskiej prasie powód do plotek. Są o tyle istotne, że ich przedmiotem jest ważny spór pomiędzy wnukami królowej Elżbiety. Pytany przez brytyjską prasę książę William o to, czy prawdą są powtarzane plotki, że w rodzinie królewskiej istnieje jakiś trudny spór i o to, jakie nastroje panują między książętami, miało odpowiedzieć krótko: oj tak tak. Ta wypowiedź wbrew pozorom bardzo wiele mówi. Nic więc dziwnego, że natychmiast zareagował brat Williama, książę Harry, starając się skorygować słowa następcy tronu. Myślę, że to naprawdę dobrze, że mamy cztery różne osobowości i wszyscy mamy tę samą motywację, by chcieć coś zmienić. Praca w rodzinie ma swoje wyzwania, oczywiście, że tak. Słowa te padły podczas jednej z konferencji w zeszłym roku, w której uczestniczyli razem książę Harry z Meghan Markle oraz drugi pretendent w kolejce do tronu, książę William, z żoną księżną Kate. Wypowiedź księcia Harry'ego może się wydawać próbą zmiany tematu, co może świadczyć o tym, że pojawiające się plotki nie wzięły się znikąd. Według doniesień brytyjskiej prasy już wtedy było widać, że pary książęce nie przepadają za sobą. Stają się wyraźnie spięci, gdy muszą pokazać się razem. Ewentualne spory pomiędzy księżną Kate a Meghan Markle musiały wpłynąć na obu braci, którzy widocznie starają się nie zwracać na ten problem uwagi mediów. Meghan Markle w pałacu Kensington. Wprowadzenie się pary do pałacu mogło zaostrzyć już wcześniej wyczuwalny spór w rodzinie królewskiej. Jak donoszą media, Meghan Markle najprawdopodobniej jest w ciąży i to właśnie dobro dziecka było główną przyczyną decyzji o wprowadzeniu się do pałacu. Są również opinie, że zamieszanie z ciążą żony księcia Harry'ego jest jedynie fałszem medialnym, jednak to również są tylko domniemania. Dziecko księcia Harry'ego i Meghan Markle wywołałoby dużą sensację. Połączenie amerykańskiego prawa własności i brytyjskiego prawa krwi mogłoby sprawić, że ich dziecko stanie się niezwykle potężną personą. Bardziej radykalni entuzjaści wskazują nawet, że taka osoba w przyszłości mogłaby władać zarówno Wielką Brytanią, jak i USA.